Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się dziś ponownie w grze Hogwarts Legacy, dziedzictwo Hogwartu, czy jakkolwiek inaczej by tego nie nazwać. No ale tak, w dzisiejszym spotkaniu, tuż po tym jak rozmawialiśmy tam niedaleko gdzieś zagadkę Merlina, dajemy się do zakazanego lasu w celu... O, znajdźka. Cztery monety, seria. Równie dobrze mogliście tego wiedzieć, ale tak. No w celu spotkania się z Richardem Jackdołem, czy raczej duchem Richarda Jackdoła. I tak, po to by odnaleźć zaginione strony, może wyjaśnić tam sprawę jego śmierci, jakieś takie inne tam rzeczy. Ale tak, zanim to wszystko, to jeszcze no oczywiście nie będę może łaził dokładnie wszędzie, zabierał wszystkiego, ale chyba dałoby chociaż trochę, powiedzmy, porobić różnych dziwnych rzeczy, jak chociażby Petrificus Totalus. I ciekawy ten błotory przeżył Petrificusa. Wow. Takie rzeczy są realne, no ale cóż. Przeżył jednego. A potem z różdżki szybko wykonaliśmy resztę roboty. Ale dobra. Nie ma co się tym, jak mówię, przejmować na razie jakoś bardzo. Bo sam las, jak inne miejsce tego typu będziemy zwiedzać jeszcze później. A w tym oto momencie, no, nie oszukując, chciałbym się głównie, przynajmniej chciałbym głównie, nie tylko i wyłącznie, skupić na wątku głównym, ale tutaj znowu jest jakiś obóz, w którym co się dzieje, tak naprawdę. Czuję w powietrzu dwóch wrogów. Ja chcę to zrobić, czy nie? Powiedzmy, że później się tym zajmę. Na razie serio, skupmy się na tym, żeby robić to. No, zadania główne, bo tak... To nie chodzi o to, że koniecznie nie chcę robić nic innego, co... A jakby to określić najłatwiej? No, ale zostałem poinformowany po prostu przez... wiele osób. Na szczęście bez większych spoilerów. Powinienem naprawdę się skupić teraz na wątku głównym i poczekać z tymi wszystkimi rzeczami, co prawda nie lubię takich arów, wątek główny, potem się tym zajmiesz. Tak samo nie lubiłem tego przykładowo w Dragon Age Inquisition. I było to niebezpieczne oczywiście, przez to, że latałem tam gdzie powinienem zbyt wcześnie, nie mając specjalizacji czy jakichś innych tam super rzeczy. Ale no, powiedzmy, że po prostu jestem już nauczony tego, żeby latać tutaj tam, gdzie trzeba i robić to, co nie trzeba za wcześnie. Tak samo w Wiedźmie III też była taka akcja. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a birdbath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Okay, no dobrze. Więc kontynuując. Anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Dobra. Już chyba przestali gadać, to będę mógł zaraz wam wytłumaczyć, co chodziło. O, nie podoba mi się to. Będzie to chyba niebezpieczne, ale tak, kontynuując. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin or Greek? Okej, czyli sam muszę iść dalej, ale nie tutaj, co ciekawe, tylko tam muszę zawrócić. No dobra. Jak więc i tak będzie? Ale wracając, właśnie. A tutaj tylko ciekawą akcją będzie to, że w sumie... Jak pierwszy raz wlazłem chyba, to było do Nowigradu w Wiedźmie III. Zaraz zrobiłem jakieś zadanie, które powinienem robić dużo, dużo później. Tam się męczyłem z tym. A zdaniem pamiętam, że ono było specyficzne na wyższy poziom, żeby odblokować najlepszego rzemieślnika do tworzenia mieczy.
Tam ogólnie broni, więc tak... A dosłownie w momencie, w którym skończyłem Vellum, wlazłem do wygrodu, ja się tym zajęłem i to wykonywałem. Męczyłem się, kłóciłem, wkurzałem, ale zrobiłem. I cóż... Tak... Od tego czasu to mogę powiedzieć szczerze... Kiedy raz się z tym męczyłem, to teraz... Nie wiem, czy są rzeczy, z którymi bym sobie nie poradził. Zresztą widzieliście w Elden Ringu, nawet jak były momenty, w których byłem mocno niedopoziomowany, za słabo jak wpłynąć słabe statystyki, a ja się męczyłem, żeby i tak to po prostu przechodzić, robić i wykonywać. Mocno. To już naprawdę moim zdaniem powinno wystarczająco sensownie wam pokazać, jak bardzo party momentami. A to, żeby coś zrobić, nawet jeśli jestem za słaby, żeby to faktycznie móc zrobić. No ale dobra. Udało się tutaj, do tego poidła, tu można teraz podać to hasło całe. I otworzy się grota. Jej, super. Co dalej, to się zaraz zobaczy. Miejmy tylko nadzieję, że tak... Co by to było, nie było. Radzi mi sobie z tym w miarę dobrze. Jak mówiłem... Aha! No nie, złe przyciski wciskam znowu. Ale tak. Jeśli kogoś zastanawiam nawet, czemu będę się teraz tym bawił, jest to bardzo proste. I to mogę powiedzieć wprost, całkowicie. Jest pewien. Głupi achievement, o którym usłyszałem. Ale kontynuując, o którym się dowiedziałem, prosząc dosłownie jednego znajomego o tym, żeby mnie ostrzegł, jeśli są jakieś głupie rzeczy, i muszę przywyknąć do tego, żeby używać dużo więcej tej pradawnej magii czy coś. Nawet jeśli to będzie oznaczało zdjęcie ekwipunku na jakiś słaby, czy nawet bez niego, byłoby tylko po prostu nafarmić sobie dużo, dużo, dużo magii używać. Bo jest achievement. Tutaj nie znam szczegółów. Czy to było pokonaj, czy użyj. Ale tak, uproszczając, każdy przeciwnik musi dostać z mojej tej specjalnej magii, więc tak. Możliwe, że trochę będę musiał się z tym pomęczyć. W szczególności patrząc na to, że tak... Przykładowo, nie wiem, czy spotkamy jeszcze gdzieś trolle. A nie wiem, czy też mi zaliczyło właśnie tego, powiedzmy, trolla, którego już potraktowało tak domyślnie w tym ujawnieniu się tej magii. To jeszcze, no, są te błotorye całe. Nie wiem, czy jeden gatunek, czy dwa, czy więcej. Są wilki, pająki, czy wszyscy czarcie, ja wiem, tak. Muszę każdego po prostu potraktować tym, co może czasu wymaga, dlatego możliwe, że będę się trochę bardziej tym męczył. Okej. Myślałem, że trzeba będzie potraktować to tą tajemniczą magią, tą starożytną, ale na szczęście chyba nie. Na szczęście nie, jak już mówię. I dobra. Gdzieś tam most. A my idziemy dalej właśnie z błogosławieństwem Revelio, żeby jak najwięcej tych rzeczy podnajdować. Okej, incendio. A właśnie, przy okazji jeszcze jedna rzecz. No wiem, że też muszę Petrificusem się bawić. Nie wiem, czy chcę tego robić, powiedzmy, teraz, czy nie. Powiedzmy, że na rzecz puścimy, więc chcę zobaczyć, jak Expelliarmus zadziała na coś, co nie jest typowym przeciwnikiem. To jest tak. Widzę tu strzelca kolczastego i przemykacza jakiegoś kolczastego, więc w teorii mam tutaj dwa typy pająków, których powinniśmy teoretycznie, podkreślam, chociaż potraktować właśnie z tej magii. Jeśli chociaż jednego się uda, to będzie super. Przy okazji powinien pamiętać o tym, żeby klikać Q do blokowania, a nie robić przewrotki cały czas. Będzie łatwiej wtedy. Okej. Okay. Mam jednego strzelca i jednego przemykacza. Dobra. Zaraz naładujemy pierwszy wskaźnik magii.
Więc zaraz jak spotkamy znowu te pająki, to będę mógł jednego chyba potraktować już z tego. Będę już tylko zapamiętać którego. Albo nie. Zresztą później nawet może obejrzę jeszcze raz to nagranie, tak delikatnie mówiąc, żeby tylko zobaczyć, co tam będzie, jak tam będzie. To jest tak, tutaj chyba powinienem iść, żeby iść prawidłowo. A tu jest jakieś gniazdo pająków, o, więc... Zrobię wielką głupotę. A jeszcze jest piskle. Okej. Okay. Strzelec kolczasty. Kolejny strzelec kolczasty. I... Okej, strzelca mam już pokonanego. Jeszcze teraz tylko ten cały... pomykać. Czy dostać ode mnie też... właśnie z magii i będziemy mieć spokój przynajmniej chwilowo z pająkami. Oj, dostałem z czegoś poważniejszego. Więc tak, chyba zostali już tylko strzelcy, niestety. Aby na szczęście. Znaczy, no pewnie znajdziemy jeszcze pomykacze, ale... gdybym już miał to teraz załatwione, to byłoby lepiej. W przykład było to jakieś wyzwanie pojedynku. Dawniej nie zauważyłem. Dobra. Revelio, oczywiście. Jest tutaj coś więcej godnego uwagi, czy tylko tyle? Nie, na szczęście jest. To takie poważne, fajne. Taka potężna skrzynia. Która daje kobaltowy strój awanturnika. Ej, okej. Podoba mi się. Sama nazwa. Będę musiał zobaczyć. I tak, widzę, że mam tutaj nawet dwie lepsze rzeczy. Z tej kategorii tutaj tego nadal nie mogę ubrać, a tutaj dużo lepsza obrona, więc to też ubiorę. Tak, zostawię nawet oryginalny wygląd i teraz tak, ofensywa. Ze względu w sumie na to, że chcę teraz tą magię używać po dawno, to może najlepiej byłoby nie zmieniać niczego w ofensywie. Broni jak najbardziej, ale no, ofensywę zostawmy na tym samym poziomie, ewentualnie zmniejszę, jeśli okaże się, że dajmy na to, a moja statystyka ofensywy sama w sobie nie wpływa, powiedzmy, na to, jak działa ta staroszna magia. Na razie nie jestem pewien, więc no, wolę nie ryzykować tym, że staroszna magia będzie u mnie tak słaba, że nic nie będę w stanie zrobić. Ale tak, tutaj co mamy? Tam muszę chyba iść, a tutaj jest jakieś dziwne coś. I co teraz, niby? Chyba nie rozumiem, co tu powinienem zrobić. A, dobra, już ogarniam. O, jeśli to jest przejście dalej, to może powinienem zrezygnować chwilowo? A jeśli to jest poboczne, to zaraz się tym zajmiemy. Okej, fajnie, że spotkaliśmy tych strzelców. Szkoda, że strzelców. Strzelce, jeśli mieli, właśnie mamy już zliczonego. Więc wydaje mi się, że tutaj może być jednak to, ta główna trasa cała. Ze względu na to, jak skomentował to wszystko, więc pozwólcie, że się cofniemy. Jak mówiłem, chcę robić wątki główne, śpieszyć się, bo zostałem, można powiedzieć, okrzaniony za to, że tego nie robię. Nie rozumiem do końca tutaj tego challenge'a. Traf innego wroga wybuchem pająka. To jest znowu strzelec, no... Okej, teraz to mnie przekonuje w sumie, że... Może tamto jednak było poboczne? Okej, dobra, już rozumiem. Nie, bo to są te dwa symbole, a trzeciego nie widzę po prostu. A nie, tam jest, okej. A, ślepy byłem. Dobra, udało się. Super. No, czyli trzeba będzie wrócić. Okej, czyli mosta jeszcze będziemy budować, jeszcze się nie skończył.
Chyba trzeba będzie użyć reparu czy coś. Ale w takim wypadku też, skoro tutaj będziemy nadal budować mosty i tym podobne, to zobaczmy, co tam się kryje w tamtym miejscu. No i dobra, jak będzie teraz ten cel pomykać, to będziemy mogli też go użyć. Teoretycznie, żeby... A właśnie... Czy będziemy mogli już rzucić na niego zaklęcie, żeby... Powiedzmy właśnie sobie spokojnie móc poradzić z czymś innym. Czy jak z czymś innym? Ja, co ja gadam, kłopoty? No, żebyśmy mogli już po prostu odhaczyć go z listy tych wszystkich, na które będziemy musieli rzucać i... Okej, to miejsce jest faktycznie po prostu pobocznym skrzyniem. I nie ma bezgłowego szkieleta. Okej. Ja dla mnie to było takie oczywiste, jak już widziałem, że tam jest przejście dalej, że tutaj raczej go nie będzie. Ale z drugiej strony widzę tu jakąś skrzynkę. Tak tutaj mniej więcej, że było? Pewnie jakoś tam będziemy iść, to ją znajdziemy, więc nie ma co się tym przejmować. Ale nadal. Idźmy po prostu, skupmy się na tym, aby tutaj wszystko odnaleźć, nie musieć tu za często powracać. Jeśli trzeba będzie, to trzeba będzie. A czy to coś jest wielkiego? Drobniaki tylko. Ale z lepszych rzeczy widzę tutaj te małe pajączki. Nie wiem, czy to znaczy, że będę mógł rzucić na nie moją starożytną magię. Obawiam się, że niestety nie da się na nie. To jest zastanawiające. To może tak, nie tak całkowicie dla wszystkich, a tak dla wszystkich, na których gra mi pozwoli to rzucić. Nie wiem, jak to klasyfikować po prostu. Kolejna zagadka. Znajdźka, jak zwał, tak zwał. Potencjalnie. Albo jeśli nie to oznacza, że to jest ten główny wątek tym razem. A ja jestem za głupi, żeby rozpoznać, gdzie jest poboczny, a gdzie jest główny, chociaż. Dobra, nie ma co tutaj się zastanawiać, komentować jakiś głupot czy coś. Po prostu zobaczmy, dokąd to wszystko prowadzi. Na bazie tego zobaczymy, co tutaj będzie, co nie będzie. Poza tym, że jest kolejna skrzynka. Okej, fajnie. Ale tak, chyba idę naprawdę w stronę poboczną. Sądząc po tym, że tutaj nadal ani śladu po gościu. Ojej, dużo pająków potencjalnie. Więc tak, miejmy nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. Już mam zapchany ekwipunek swój, żebym znowu... Można w takim wypadku usunąć kilka zielonych. Żeby... No, zostawić jeszcze te dwa wolne miejsca na inne rzeczy. Dobra, co my tu mamy w takim wypadku? No nie mogę rzucić tą całą, no jak to się nazywa, tą podawną magią, czy jakkolwiek się to nazywa, na tych maluchów. Nie rozumiem, szczerze. Czemu tak jest? Jeśli po prostu nie chcieli, żebym rzucał na maluchy, czy jakieś inne stworzenia, nie powinno być w teorii wymogu, żeby rzucić na wszystkie, chociaż dobra. Z drugiej strony nie wiem, czy to jest na wszystkie, czy jak. I znowu, same strzelce. Ktoś mówi, że naprawdę mogę już nie znaleźć tych pająków, tych drugich, których szukam. Dobra. Mogę tutaj spalić i przejść. Na całe szczęście wygląda na to, że... Chciałem powiedzieć tak, ale jednak nie. Właśnie, tak teraz patrzę na to incendium. Co czyżby? Można było usuwać większość takich pajęczyn? Czy... Nie. Jednak tylko w niektórych miejscach jest to dozwolone. A szkoda. No ale dobra.
zwiedziliśmy tutaj kolejną odnogę. Znaleźliśmy kolejne znajdźki, które pewnie trafią ostatecznie do sprzedaży. Ale tak przynajmniej będzie. I strzelec kolczasty. Dobra, jest ten drugi typ pająka. Dobrze. To pająki w teorii, przynajmniej mam zaliczone. No mówię w teorii, bo oczywiście jeszcze nadal pozostaje kwestia, czy maluch też jest brany pod uwagę w tym wszystkim, czy nie. Pokonaj z... w ogóle sposób. Ja mnie patrzę na te wyzwania. Jedyny raz, kiedy wyzwanie każe używać Petrificusa, to ja tego nie zrobiłem. No trudno, no trudno. O, ale dobra, idziemy dalej. Jakieś tutaj znajdźki, jakieś tutaj podnoszajki. Zejście do wody. Nie wiem, czy to najbezpieczniejsze, no ale czemu nie? The bridge, it's almost complete. More spiders. Dobra. Czemu by nie? Użyjmy tego, no. Nie przejmujmy się tym. Po to są te super jakby finishery, żeby móc sobie z nich korzystać. Z drugiej strony też po to są zaklęcia zwykłe, inne niż tylko to wciskanie lewego przycisku myszy, a o tym też zapominam. Ale dobra. O cholera. Okej. Mamy nasze prawie wszystkie pająki. Muszę być ostrożniejszy i jeszcze jednego z tych dużych wykończyć w takim wypadku moją tą pradawną magią, o ile to jest legalne. Jest legalne, dobra. Okej. Jeszcze widzę, że z nimi trzeba uważać, bo ich ataków nie jesteśmy w stanie blokować przy użyciu protego. Więc tutaj znowu muszę wrócić do mojej preferencji unikowej. Dobra, fajnie. Okej, są też za ciężkie, żeby użyć na nich Leviosa, tak po prostu. Wow. Dobra. Nie, ciągle zapomniałem, że Leviosa na niej nie działa. Okej. Niebezpiecznie. Pora wypić dwa eliksiry wigenowe. Jak się tam nazywały. I jeszcze id kamieniem, i id beczką. Dobra. Dobra, daliśmy radę. I teraz tak, tam był jeszcze jakiś chyba inny korytarz, którym nie przeszliśmy. Teoretycznie, lepiej będzie się chyba zawrócę, sprawdzę to wszystko, zanim będziemy iść tutaj dalej. Oszczędzę wam drogi powrotnej na wszelki wielki, gdyby się okazało, że się myliłem, ale no. Lepiej posprawdzać wszystko dokładniej, niż potem się wkurzać na samego siebie, że się tego nie zrobiło. A przy okazji właśnie tak, wracając znalazłem jeszcze tutaj... Tak, właśnie skrzynki nieruszone. Bo teraz po prostu, no. Lepiej to... odgórnie sprawdzić wszystko i tak jakby lazł jeszcze z powrotem dalej. Muszę po prostu no sprawdzić, czy na pewno nie pominęliśmy niczego ważniejszego. Czytajcie jakiś znajdziek. Okej, jesteśmy w jednym miejscu, które na pewno pominąłem, bo ostatnio wydawało mi się, że tutaj nie mogą się wspiąć na tym pętle, tak jakby. Ale teraz z rozbiegu udało mi się wskoczyć na tyle, żeby się wspiąć, więc kolejna skrzynka. Jej. Dobra. I zaraz będziemy już właśnie też na tym jakby to nawet nazwać głównym rozwidleniu. Oczywiście tak. No powinno pomóc nam znaleźć to, czego ewentualnie mogę szukać. Chociaż tutaj nie było żadnego rozwidlenia. Nie było rozwidlenia. Teraz czuję się jak jakiś jełop i idiota.
Ja myślałem o jakimś rozwidleniu, którego nie ma. No cóż. No to widzimy się z powrotem pod drzwiami. A, okej, okay, dobra, jednak rozwidlenie było. Tylko nie do końca tam, gdzie myślałem o nim. Co? Czy Revelio coś mi tutaj pokaże, z takiego ważnego? Na razie, nie? A skoro na razie Levioso mi nic nie pokazuje. Znaczy, jakie Levioso? Revelio mi nic nie pokazuje, no co? Równie dobrze możemy już tutaj po prostu polecieć sobie tym, szukając jakichś innych znajdźków. No, bo to jest chyba najlepsze rozwiązanie, jakie teraz jest dla nas dostępne, zanim pójdziemy tam dalej. Jazdy wyposażenia są pełne. Okej, okay, przynajmniej dobra sprawa, że tym razem ta skrzynka się od... gniazda wyposażenia są pełne, nie usunęła. Ale tak jak to miało miejsce w innym momencie, dobra, 34, 36, 41, 35. Dobra, to wykasuję. Wiem, że nadal lepszy niż to, co noszę, ale no... Znaczy, dobra, możemy w sumie zmienić na najlepsze, jakie są dostępne, czemu nie? A, dobra. Chyba naprawdę to było głupie z mojej strony. Wezmę to najlepsze już. Nie będę się powiedzmy ograniczał. Nawet z tym wszystkim damy radę jakoś ogarnąć, powiedzmy... kwestię tego, żeby... być w stanie... na wszystkich używać tej strasznej magii. Więc tak niepotrzebnie po prostu komplikuję trochę sytuację z tym... swoimi jakimiś dziwnymi pomysłami. Okej. Okay. Ogarnięty. I tutaj czy mam coś jeszcze lepszego? O, nie. W takim wypadku, jeśli nic lepszego nigdzie nie ma, to... wyrzucamy zielone rzeczy. Resztę zostawiamy. Na później... A właśnie, że przy okazji zapomniałem tutaj do kolekcji zajrzeć, co tu mamy. Ładna ochrona nie możemy, odporność ścigulickiego srebra nie możemy. A zbroje zabójcy pająków, hełm zabójcy pająków i... okej, okay, na razie tyle, ale... i tak sporo, i pokonanie wilków jeszcze dobraliśmy. Coś jeszcze tutaj mam do dobrania? Czy może tutaj? Nie, nic tu nie ma. W misjach... chyba też w misjach niczego nie ma, na razie. Eksploracje i tym podobne, no, nic na mnie nie krzyczy, więc... załóżmy, że tam niczego nie ma. To teraz kolejny raz Akio. Będzie potem jeszcze jakiś przeskok. Ciekawszy może. Teoretycznie będzie. Ale zanim to wszystko, to jeszcze tu. Okej. Okej, okay, stop. Tutaj. Dobrze. Rzecz na jeżdżąca platforma. Okej. Okej. Okay. No to tyle już wiem, że kościół nie był najlepszy, jeśli chodzi o przeszukiwanie tej groty, więc tak. Po prostu... wykorzystujemy to, że on nie był na tyle kompetentny w przeszukiwaniu, żeby teraz się tutaj samemu to wzbogacać na ubraniach. Co ciekawe, wyrozumiałe, że piątoklasisty. Leżą w tych skrzyniach nie wiadomo jak długo. A mimo to są obecnie najmniej... może nie powiedziałbym modne, co akceptowanie, akceptowalne z perspektywy modowej. Okej, okay, tam będzie ciężko trafić. Czy może inna perspektywa jest wymagana? Chyba? A tutaj w sensie Revelio mi pokazało ten inny symbol, tylko... powiedzmy, że ciężko będzie go trafić, tak, od mojej strony, moim zdaniem. Okej, przekazaliście malwy dla Merlin. No... okej, okay, to było prostsze niż myślałem. I thought Jackdaw would have been interested in this loop, but there's no sign of him. Wiecie, mogę z tej perspektywy... tak, mogę z tej perspektywy strzelić we wszystkie. Okej, jeszcze raz. Raz. Dwa. I trzy. Dobra, daliśmy radę. Nie jestem najlepszy w takich rzeczach precyzyjnych, na szczęście było to tyle prostsze,
że nie było jakieś takie mocno zależne od czasu i precyzji. Jakoś tak. Ekstremalnie, więc no, daliśmy radę. Mam teraz też jeden budynek tej magii, na wypadek gdyby tu był jakiś nowy przeciwnik. Aha, tak. Definitywnie to będzie ciekawa, co najmniej okazja na to, żeby to przetestować. Boże, tylko że jest tutaj dużo tych statuł, więc pewnie walka się tutaj ciekawa. Oczywiście wykorzystam sytuację. Ja te wyposażenia są pełne. Znowu. No, czemu to się tak szybko zapycha? Ktoś mi to wytłumaczy, bo ja tego nie rozumiem totalnie. Mam gdzieś cokolwiek zielonego swoją drogą do wyrzucenia? Coś, czego dawno nie mogę ubrać, czyli takie z zielonej jakości. No dobra, czyli też zielona jakość. I okej. Szata. Rewelio pokaże mi, że to są wrogowie? Nie. No ale na pewno to będą wrogowie, więc do tego nawet nie ma co. A chociażby odrobiny wątpliwości. Okay. Z tego co widzę, jest tutaj kilka typów tych statuów, więc będę musiał pilnować, żeby każda dostała z tej starożytnej magii. Chociaż, no ale jakby miało być, tak będzie. I do samego szczątki. Ale z drugiej strony, nie dziwię się. Poszedł do takiego miejsca. Przysiągnął tego prawdopodobnie tą całą strażną magię, a jak wiadomo, ta magia jest niebezpieczna i no, my jakimś to sobie dajemy radę. Ale ponoć jest to tak niebezpieczne, tak groźne, tak trudno, że no, większość osób sobie nie dała. Okej, dobra. Wybaczcie to cięcie, ale pewna dosyć pilna sprawa wynikła, więc tak. I dlatego jesteśmy na ekranie tutaj tym takim... Dopiero teraz tak szczerze zwróciłem uwagę, że jeszcze nie mamy wszystkich opcji. Nie mówię tu o latania na miotle, czy... Ale... Talenty. Nadal nie mamy jakichś talentów, jakkolwiek ono będzie działać, więc... A, wygląda na to, że gra jeszcze dużo nam nie pokazała i to nie tylko w kwestii zaklęć. Okej. Okej. Okay. No, i co się dzieje? No oczywiście, co innego może się dziać. Dobra. Wartownik myśl odsiewni, z maczugą. Pokonany. Przy użyciu starożytnej magii, więc tak. Należy o tym oczywiście pamiętać, że już się tym nie muszę przejmować. Dwardzista myśl odsiewni, czyli ten, który posiada tutaj topór. Nadal jeszcze nie został pokonany. Rzucił starożytnej magii. Okej. Okay. Więc muszę być ostrożny, żeby właśnie tego jednego tutaj, który jest z toporem, nie zniszczyć. Oczywiście. Akurat ten jeden wyjątkowy raz musiał wejść perfekcyjny protego. Żebym nie mógł sobie go odhaczyć. Ale dobra, trudno się mówi. Nawet jeśli nie będę mógł go odhaczyć, no to wcześniej czy później może będzie jeszcze okazja. Hmm? A jak nie na nim, to jeszcze jest tu jakiś strażnik myśl odsiewni. Okej. Okay. Jeszcze inny gościu. Na którym teoretycznie mógłbym tego użyć. Ale wolę poczekać, aż będzie... A! Miał mniej HP-ków, żeby na pewno go to... No, wykończyło. Delikatnie. Okej, okay, będzie skakał, więc mnie unika. Teraz tą drobinkę podnieśmy, bo jeśli nie podniesiemy, to będzie kiepsko. Dwa łyki wigienowego i dobijamy starożytną magię. Dobrze. Kolejni są strażnik kolejny i taki strażnik, okej. Okay. Nie wiem, czy się różnią czymś od tamtego, którego dopiero co pokonałem. Ale na wszelki wielki lepiej będzie, jeśli właśnie będę... Co najwyżej może skupił się na tym z mieczem, którego na pewno mam już odhaczonego. A tego z toporkiem zostawimy na kiedy indziej, chociaż... Okej, okay. Jestem w stanie pozbawić ich broni.
Ale jeśli chwilowo, to jestem w stanie, więc ciekawa sprawa. I tak, wiem, że jestem... Jestem jełopem, bo zapominam o tym, że mam takie piękne opcje. To właśnie Expelliarmusy, Protego, czy w sumie nie Protego, tylko właśnie te Incendio, jakieś tam Accio, tym podobne. Niestety. Kiepsko mam pamięć do takich rzeczy i... Okej, okay, pokonany też prawdawną magią. Starożytną magią, czekolwiek się to dziadostwo nazywa. Bardzo, że po prostu pokonany. Jej. Okej. Okay. Okej, okay. Spirala się rozpadła, dając... Tak. Właśnie się rozpadło, się zrobiło takie coś i okej, okay, no. No to padamy. Nie wiem, czy to bezpieczne. Nic innego nam nie zostało. Sądząc po tej czerwonej obramówce, to chyba nie powinienem tam iść. Okej, okay, teraz jest niebieska czerwona. Więc teoretycznie może to jest bezpieczniejsze, co? Rzuciło mnie tutaj i już nie mogę wrócić? Przy tym rewelio teraz pokazało, ale teraz już... Okej, okay, dobra. Nie rozumiem niczego z tego wszystkiego, co się dzieje. Okej, okay, to jest jeszcze dziwniejsze. No, jakąś tam osłonę, a pokój się po prostu zalewa, jakby nigdy nic. Nie mogę rzucać rewelio, ani niczego innego. Ciekawe, ciekawe, muszę przyznać. A może nawet tyle co ciekawe, co dziwne. Nawet bardzo dziwne. No ale okej. Okej. Nic z tego nie ogarniam. To się okej, prawdawna magia, jakieś sekrety, tajemnice. Ale... Co się tutaj do cholery dzieje? Dlaczego tu jesteśmy? Dlaczego tu wszystko jest w takich losowych miejscach rozrzucane? Okej, okay, jakieś... Z luster zrobiły się dużo obrazy. Okej. Okay. Aha! Teraz na tym obrazie jest... Jest ten dziadek, którego widzieliśmy we wspomnieniach u Gringotta. I potem tam jeszcze w tych innych wspomnieniach, czyli ten właśnie Parsifal Rackham. Jakby nigdy nic. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganarch were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability to see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. Hmm. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Okej. Okay. Okej, okay, nie będę o takiej głupoty może pytał. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. I mamy talenty. Okej, okay, twoja wiedza została, że ten magma odblokowała talenty. Znaczek plus jeden. Otrzymasz jeden punkt talentów za każdym razem, zwiększysz swój poziom czarodziejstwa. Będą talentów twojego przewodnika, są nowe punkty talentów, które możesz wydać. Okej. Okay. Począwszy od piątego poziomu, zdobywasz punkty talentów. Plus jeden. Możesz je wydawać na wzmocnienie zaklęć, zwiększenie mocy bojowych, podkradanie się innych elementów. Wybieraj mądrze, punkty talentów mogą być wydawane tylko raz, więc liczba talentów, które zdobędziesz, będzie ograniczona. Wracaj tu tak często, by wracaj tu często, by zobaczyć, czekając na ciebie nowe potężne talenty. Okej. Okay. Zaklęcia.
czarna magia. Okej. Okay. Podstawowe. Podkradanie się i pokój życia. Eliksiry i rośliny bojowe. Podkradanie się. Poziom 5, 16, 22. Wszystki kamerą zmniejsza zdolność wykrywana ci przez przeciwników. Okej. Pozwala ci biegać podczas używania zaklęcia Camelona. Fajne, ale nie wiem, czy aż takie potrzebne. Ludzki Camelon 2 jeszcze bardziej zmniejsza. Fajne, fajne. Ostatnie Petrificus Totalus emanuje na obszar, drżąc we wszystkich znajdujących się w nim przeciwników. Świetne, jeśli chcesz się w to bawić. Ja nie wiem, czy by to co brało, ale podoba mi się i tak. Potem pokój życzeń. Jakoś eliksiru Edurus. Eliksir Edurus daje ci niewrażliwość odbija ataki pociskami z powrotem w przeciwników. Okej, okay, tutaj co mamy? Przestanie używać eliksiru niewidzialności, aby wykryć ten talent. Czyli chyba nie mam recepty, okej. Okay. Ale tak, efekt niewykrywalności po wyciu eliksiru utrzymuje się na tym przez dłuższy czas. W eliksirze niewidzialności też mogę petyfikusy zrzucać i to jest chyba takie całkowicie, że nie mogą mnie wykryć. Fajne, fajne. Nawóz. Każda rzeczona chińska konsumująca kapusta tworzy i wrzuca dodatkową kapustę bez dodatkowego kosztu. Okej. Okay. Jeśli chcę być po prostu właścicielem miliarda morderczych kapust, to mogę to sobie zrobić. Ale dobra, niech będzie. Biegłość eliksiru Maxima. Takie po eliksirze Maxima przełamują to wszystko, jeszcze są potężniejsze. Okej, okay, podoba mi się. Ból głowy zwiększa obrażenie i czas trwania uzwiniającego efektu Mandragor. Nie mogę używać Mandragory, więc jeszcze nie mogę, ale okej. Okay. Potem naparu gazowego. Znacząco zwiększa zasięg i przerażenia mikstury. Okej. Okay. Tego nie możemy i poziom za niski. Eliksir skupienia. Okej. Okay. Czyli eliksir skupienia będzie po prostu miał dłuższy czas jakieś tam powiedzmy działania. Jakkolwiek on działa, bo to jest trochę jeszcze niezrozumiałe, ale niech będzie i toksyczność. Trafienia jadowitej tentakuli zadają dodatkowe obrażenie i przejmują tarczę. Okej, okay. Fajne, fajne rzeczy. Ale teraz może ważniejsze, podstawowe. Dużo do tego? Wiele zaklęć? Więcej zaklęć naraz, w sensie więcej pakietów, to super. Pewnie to wezmę. Jeszcze więcej pakietów zaklęć, okej. Okay. Eliksir wikienowy będzie potężniejszy, no przydatne, szybkość... Oj. A dużo tu dobrych rzeczy, jakieś takie super szybkie uniki. To wszystko chcę, ale tak. Dany blokowanie za pomocą protego napełni licznik starożytnej magii. Dalej blokowanie za pomocą protego napełni go jeszcze bardziej. Biorę. Trafienie za pomocą zaklęcia podstawowego skraca czas odnowienia zaklęć. Nie wiem. Starożytnej magii może złapać i rzucić bronią rozbrojonych wrogów. Okej, ciekawe, ale jeszcze nie jestem pewien. Jeszcze więcej zestawów. Jeszcze więcej leczenia. Głowy trafienie dentozą pozostają w stanie oszołomienia przez dłuższy czas. Świetne, ale nie jestem pewien. A wykonanie uniku przed atakiem nie jest do zablokowania napełni licznik starożytnej magii. Proszę, będę to brał wszystko, czemu nie. Blokowanie nadlatujących pocisków... Okej, to nie, bo to jest perfekcyjne, pro tego to nie jest aż takie super. Trafienie unoszących się w powietrzu przeciwniku za pomocą zaklęcia podstawowego szybciej napełnia licznik starożytnej magii. Wezmę. A to nie chciałem, a tutaj co mamy? Zwiększa zasięg rewelią. Biorę. Ostatnie to będzie mistrzostwo protego. Krew syje portowego. Okej, okay, fajne, ale nie potrzebuję tego na razie nawet. Drętwo to zdaje obrażenia. Fajne, ale też nie. Wydałem już 4 z naszych 14 talentów. Ale dobra. Czarna magia. Okej. Okay. Awada Kedavra będzie jeszcze ważniejsze. Jakiś przeklętych wrogów dodatkowo będzie ubijać. Na nich kogoś pod wpływem klątwy zadaje, czy będzie mi nas leczyć, dobra. Okej, okay, coś na krucję. Ale wymaga to 16 poziomów, czyli... Czyli co, za chwilę będziemy mogli się nauczyć niewybaczalnej magii? Okej, okay, tutaj był ten imperium, żeby to lepiej działać. Klątwa spełnia arestu momentum przeklina przeciwników, przeciwnicy pod wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń, okej. Okay. Wieczna klątwa funkcji. Klątwa utrzymuje się na przeciwniku przez dłuższy czas. Dobra, tylko nawet tego nie mamy. Klątwa krwi. Zdawanie obrażeń celów pod wpływem klątwy spowoduje obrażenia wszystkich przeklętych celów. Fajne, ale na razie nawet klątwy nie możemy. Klątwa to przeklina przeciwników. Okej, okay, to jest fajne nawet. Expelliarmus przeklina przeciwników. Okej.
I Pendo przeklina przeciwników. Ja bym powiedział, że pas, bo nawet nie wiem, czy będę tego używał. Ale tak. Wrogowie w pobliżu celu zaklętego za pomocą Lewiosa również są umieszczeni w powietrzu. Nie najgorsze. W pobliżu coś. Okej, akcja przyciąga więcej osób. Nie najgorsze. Incendio wyzwala pierścień ognia wokół ciebie. Świetne, ale też nie wiem. Indo, przeleciem przestawionych przeciwników, mógłbym trafić do dodatkowe cele. Świetne, to na pewno wezmę. Body Findo pod wieloma względami będzie moim ulubionym zaklęciem i estetycznie, jeśli chodzi o samo działanie, mniej więcej. Ale okej. Okay. Potem Depulso będzie odpychać więcej i... Wyszukują wielkie gniste przyciski, które poszukują wrogich celów. Obie są świetne, ale na razie nic nie możemy, więc zostanę na tych podstawowych. Czemu nie? Tak, wyjdź z komaty mapy. Więc wychodzimy. I tak, mamy 40 parę minut, więc... W sumie odkryliśmy dużo. Zamknęliśmy się z całym jednym zadaniem... w jednym odcinku. No cóż, może to moja wina, że trochę za bardzo byłem... nieogarnięty i tym podobne, ale okej. Nagle wychodzimy stamtąd i ona tutaj siedzi. Nic do cholery nie rozumiem z tego, gdzie to jest, czy, po co to jest i w ogóle gdzie jesteśmy, jak jesteśmy. Już wiem, gdzie jesteśmy. Okej. Okay. Byłem tu. Byłem tu, nie pamiętam, czy jeden, dwa, czy trzy odcinki temu, ale byłem tu. Więc... I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. A czy ty możemy teraz nadal wejść? Czy nadal nie możemy? No, nadal nie możemy. Dobra, dobra. Cicho tam. Tak mam co z nimi zrobić chwilowo. Ale dobra. W takim wypadku jesteśmy w Hogwarcie, w takim ciekawym miejscu i w ogóle. Ale tak, na tym zakończymy spotkanie z Hogwartem. Tak, kolejny odcinek. Need to learn the pulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Tak, na samym odcinek będziemy szykować sobie kolejne zaklęcia. Ewentualnie coś jeszcze innego, zobaczymy, co możemy. Zajęcie z latania. Oj, tak, tak, tak. Zdobądź i wypróbuj eliksir skupienia. Zdobądź eliksiry maksymalnie... coś nie wypróbuj. Okej. Okay. Wykonalne. Więc tak, to są nasze cele na następny odcinek. A póki co to tyle, jak już mówiłem, więc no... Dziękuję wam za uwagę, no i to tyle. Trzymajcie się i hej, hej! Czy coś?